W domu spotkań z historią ostatnie przygotowania do wystawy Wielka Wojna na Wschodzie 1914-1918 od Bałtyku po Karpaty. Wspaniałe z punktu dokumentacji minionego czasu zdjęcia ukazują to, co mniej znane. Teatr I wojny światowej na wschodzie. Boje toczyły się wtedy na litewskich pustkowiach i nad jeziorami Wileńszczyzny, w dolinach dopływów Dniestru, w Galicji czy w dzikich Karpatach. Niektóre z fotografii mają już 100 lat. Na zdjęciach codzienność wojenna, ludzie, autorzy i uczestnicy tamtych zdarzeń. Dokumenty dawnych dni.